Cześć, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat ściereczek nasączanych do mebli od Jana Niezbędnego. Tak wygląda opakowanie tego produktu. Tutaj warto wspomnieć przede wszystkim o tym, że są to ściereczki z dodatkiem wosku pszczelego. Jest to duży rozmiar ściereczek, a mianowicie mają one wymiar 20 na 25 cm. W opakowaniu znajdziemy 30 sztuk, natomiast ja już jakiś czas korzystam z tych ściereczek nasączanych właśnie do sprzątania. Dlatego tutaj oczywiście w opakowaniu teraz będzie nieco mniej tych sztuk. Opakowanie już jest otworzone, tutaj wystarczy rzeczywiście pociągnąć za taki papierek, żeby po prostu wyjąć odpowiednią ściereczkę. O tym będzie natomiast za chwilę, natomiast pamiętajcie, żeby zawsze po skorzystaniu z takich ściereczek zamknąć opakowanie, żeby po prostu te ściereczki się nie wysuszyły. Jeżeli chodzi o całokształt opakowania, no to wygląda w następujący sposób, jak sami widzicie. Tak wygląda opakowanie. Tutaj znajdziemy również kod kreskowy z boku opakowania. Dodatkowo należy również pamiętać o tym, zwróćcie szczególnie na to uwagę, aby nie stosować tego produktu na niezabezpieczonym drewnie. Tutaj macie to jasno napisane. To taka uwaga właśnie, żeby o tym pamiętać. No i oczywiście chronić przed dziećmi. Jeżeli chodzi o skład, no to tutaj macie ściśle opisany oczywiście skład tego produktu. Ja tutaj nie będę szczegółowo go przytaczał, można sobie na opakowaniu sprawdzić. Oczywiście również data przydatności tego produktu. Tak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o sprawy związane z opakowaniem tego produktu. Natomiast to, co nas bardziej interesuje, to oczywiście praktyka. A zatem otwieramy sobie to pakowanie, wyjmujemy jakąś ściereczkę i wygląda ona w następujący sposób. Tak wygląda ta ściereczka, jak sami widzicie. Może na chwilę położę tylko tutaj. O, w taki sposób wygląda ta ściereczka. Jest ona tutaj nawilżona, co oczywiście się wyczuwa. Pachnie tak troszkę świeżo, tak może mi troszkę w cytryny wchodzi, ale no nie mam tutaj takiego przekonania. Natomiast rzeczywiście dość świeżo to pachnie. No i sobie teraz może przetestujemy, jak to działa, jeżeli chodzi o wycieranie na przykład jakiegoś kurzu, tak? Wezmę sobie taki obciążnik do ćwiczenia, jak widzicie, są trochę zakurzone i sprawdzimy, jak te ściereczki wysprzątają nam ten właśnie obciążnik z kurzu, a zatem przetrę sobie to i sprawdzimy, jak wygląda sprawa, jeżeli chodzi właśnie o czyszczenie przy pomocy tego produktu. No i teraz jak przetarłem sobie, to powiem szczerze, że tutaj praktycznie kurzu nie widzę. Dość dobrze to ściera, dość dobrze to ściera, natomiast właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, trzeba zwracać uwagę w szczególności na te drewniane powierzchnie, które się czyści, tak? A zatem jak widzicie, generalnie produkt widać, że jest tutaj dość skuteczny. Kurz rzeczywiście tutaj nam nieco zniknął. Powiem szczerze, że myślałem, że to nawilżenie, no to nie będzie aż tak mocne. Tutaj jest to ten obciążnik mocno właśnie nawilżony, zatem dobrze te ściereczki są nawilżone i co może skutkować też tym, że dość dobrze wyciera się różnego rodzaju powierzchnie z brudu, zanieczyszczeń czy kurzu. A zatem myślę, że mogę spokojnie polecić te ściereczki. Oczywiście ja już z nich korzystałem wcześniej, dlatego też z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że są w porządku. Tak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o ściereczki nasączane do mebli z dodatkiem wosku pszczelego od Jana Niezbędnego. Koniecznie daj znać w komentarzu, jakie są Twoje spostrzeżenia na temat tego produktu. Daj znać, czy Ty również korzystasz z tych ściereczek, a może z jakichś innych ściereczek. Napisz w komentarzu swoje własne spostrzeżenia, no to podyskutujemy sobie na ten temat. Zachęcam Cię również do zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz, jak i również do pozostawienia polubienia pod tym filmem. A tymczasem to było na tyle, jeżeli chodzi o ściereczki nasączone do mebli z dodatkiem wosku pszczelego.
Dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.